Salon na czerwonym dywanie. Tomek lat 30 podnosi zniszczony już motocykl Lego właśnie z tego zestawu. Bo byłem zawsze grzeczny. Mieszkanie duży pokój. Na kanapie siedzi Alek, 27 lat i Helena, 23, karmiąca niemowlaka. Po prostu poznali się, bo powinni się poznać. Ludzie się poznają, bo siebie potrzebują. Potrzebują pewnego rodzaju emocji, pewnego rodzaju wypełnienia. Alek potrzebował ofiary, a Halina potrzebowała, potrzebowała oprawcy i zakochali się. Zbliżenie Alka patrzy wprost do kamery. Tylko on wie dlaczego. Być może smak alkoholu daje mu siłę. Może powoduje, że jest bardziej zabawniejszy lub po prostu sobą. Bierze szklankę i nalewa do niej wódki. Pije jak wodę. Kawałek filmu ze zbyszkiem cybulskim. Widać kawałek filmu sam pośród miasta, gdzie zbyszek cybulski podrywa kobietę przy barze. Może nawiązuje do starej artystycznej polskiej sceny, gdzie aktor spotyka młodą, naiwną dziewczynę w barze. Rozmawiają o bezsensowności egzystencji, po czym piją razem butelkę wódki, by mogli się ponieść w seksualnym uniesieniu bez głowy. Mieszkanie Duży Pokój potem. <laughs> Twarz Alka po wypiciu diametralnie się zmienia. Wygląda, jakby mógł zrobić wszystko. Wygląda niebezpiecznie. Uśmiecha się bardzo dwuznacznie. Szybko słabnie. Może urwanie filmu i budzenie się w różnych miejscach, różnych łóżkach, różnych podłogach, ławkach, windach, trawie daje możliwość do powiedzenia sobie tego wszystkiego, czego tak naprawdę nigdy się nie pamięta. Ale traci przytomność. Helena patrzy na niego i uśmiecha się do kamery. Trochę zawstydzona, jak gdyby chciała zasugerować, że to wszystko to taki aktorski żart. Zaczyna animować dziecko, które trzyma na ręku, jakby odwrócić naszą uwagę od nieprzytomnego Alka. A może po prostu. Wszyscy lubimy się okłamywać. Kamera zbliża się do niemowlaka. Malutki Tomek uśmiecha się, animowany przez Helenę, tańczy jak Pinokio. Mieszkanie, pokój, wieczór. Tomek, lat 4, bawi się samochodzikiem z Lego. Jeździ po dywanie. W tle widać ławę, na której jest wieczerza wigilijna. Alek siedzi z Heleną i jeszcze jednym mężczyzną, Irek, lat 33. W tle choinka. Długo nie mówiłem. Jedyną rzeczą, którą potrafiłem powiedzieć, to. Mały Tomek odwraca się do kamery. Walo, ło, skusiki, mamo, skusiki, łało, i jo, o. Do momentu. Na zwolnieniu. Alek wstaje, bierze obrus, na którym są zastawione potrawy wigilijne i z całej siły zrywa go z blatu, tak że wszystkie potrawy lądują na podłodze. Irek próbuje go powstrzymać. Alek bierze wielką doniczkę z choinką i rzuca nią w kierunku małego Tomka. Tomek obserwuje, jak choinka leci w jego stronę. W ostatniej chwili Helena zabiera dziecko z dywanu. Donica z choinką miażdży samochodzik. Roztrzaskuje się, wypryskując ziemię na dywan. Potłuczone bombki. Korytarz zaraz potem. Helena przestraszona biegnie wzdłuż korytarza z Tomkiem na ręku i stuka do drzwi z naprzeciwka. Drzwi otwierają się. W progu stoi pani Janka, lat 40. Przejmuje dziecko, przerażona. U pani Janki, salon. Tomek siedzi na krześle przy wigilijnym stole. Jest tak mały, że ledwo dosięga do talerza. I potem, i potem Tatuś wziął, wstał i zaczął, za, za, zaczął krzyczeć. Potem ten pan też chciał pobić, i Tatuś się zdenerwował. Popsuł choinkę i cały dywan pachniał ziemią. Bąbki się potłukły, i mama mnie zabrała. Cała rodzina pani Janeczki patrzy na małego chłopca, są przerażeni opowieścią. I tak zacząłem opowiadać swoje historie. Podwórko dzień Tomek lat cztery bawi się na ziemi układając kamyki. Miałem dużo wujków. Podchodzi do Tomka starszy, obleśny mężczyzna Stefan, lat 75. Pijaczek, kloszart w starej marynarce i z okularami z dioptrią minus 10. Wyglądają jak denka od butelki. Gdzie mieszkasz, szynku? Tomek patrzy na mężczyznę. Tato wie, spytaj się taty wujku. Tomek ogląda się na ławkę, gdzie leży nieprzytomny Alex z ośmioma butelkami piwa, dookoła w towarzystwie dwóch innych starszych kloszardów. Tak, wiem, synku, które to jest podwórko, pamiętasz? Mieszkamy koło kiosku. Jest tam przystanek? Przystanek? To tam, gdzie stają autobusy. Tak. Jest tam biblioteka? Drzewo, wielkie drzewo. Nie wie. Stefan trochę podpity bierze dziecko za rękę. Chodźmy do domu, synku. Chodnik potem. Stefan prowadzi za rękę małego tomka. Idzie nieporadnie swoimi małymi kroczkami. Stefan idzie chwiejnym, pijanym krokiem. Za Stefanem dwóch koleżków niosą, wręcz suną nieprzytomnego alka. Mało pamiętam z tego okresu. Naprawdę byłem wtedy bardzo mały. Może coś jeszcze sobie przypomnisz? Nie wiem co. Pamiętam jak mnie. Piesu ugryzł, jak dostałem pierwsze lego. No to... o, mogę opowiedzieć, jak dostałem pierwsze lego. Nie, skoncentruj się raczej na tym. Alek wywraca się na chodnik. Kloszardzi pomagają mu wstać. Tomek patrzy na starą rękę Stefana, na której widać stary zegarek wskazówkowy. Nie wiem, czy potrafię. Tak mało pamiętam. Może opowiem, jak nauczyłem się czytać godzinę na zegarku. Mieszkanie, pokój, wieczór. Drzwi wejściowe zamykają się na zamek. Helena trzyma klucz. Oddaj to, nie wygłupiaj się. Nie wyjdziesz. Wiesz, że wyjdę. Wyrzucę klucz. Nie zrobisz tego. Zrobię. Dawaj. Szamoczą się, Alek, lat 33, próbuje zabrać klucz Helenie. Lat 28, ona nie daje za wygraną. Wchodzą do pokoju, gdzie Tomek, 5 lat, ogląda telewizor czarno-biały. W telewizji leci Muppet Show. Tomek jednak patrzy na szamotaninę. Szybko podnosi się. Nie! Alek wykręca Helenie rękę. Z zostaw, Ała! Zostaw! to. Boli! Helena puszcza klucz, Alek zabiera. Tomek zaczyna płakać. Nie płacz, Żuku. Zaraz wrócę. Nie wrócisz! Nie idź! Proszę cię, nie idź! Tomek przytula się do nogawki spodni Alka. Kochany, zaraz przyjdę. Nie, proszę cię, nie idź! Zostań! Tato, proszę cię, zostań! Alek zdejmuje duży zegar z kredensu i stawia go na podłodze. Widzisz ten zegarek? Tomek nie odpowiada. Zobacz. Widzisz tą dużą wskazówkę? Widzę. Na jakiej jest teraz liczbie? Nie wiem. Jest na dwójce. Tomek patrzy podejrzliwie na Alka. A tutaj, zobacz, jest ósemka. Dotknij ósemki palcem. Tomek trzyma palec na ósemce. Jak duża wskazówka. Dojedzie tutaj, wrócę już do domu, dobrze, Żuku? Tomek wciąż płacze. Trzyma palec na dużej liczbie 8. Alek odchodzi. Otwiera zamek i wychodzi. Helena wychodzi z pokoju. Tomek jest sam. Trzyma palec na liczbie 8. Po co właściwie jest ten cały czas? Przecież można by było tyle zrobić, tyle zmienić. Mieszkanie, pokój potem. Tomek trzyma zmęczony palcem na liczbie 8, choć duża wskazówka jest już dawno na dziewiątce. Ludzie by nie siwieli, nie trzeba by było się nimi opiekować. Jak długo można się kimś zawsze opiekować? Mieszkanie, pokój, potem. Tomek trzyma zmęczony palcem na liczbie 8, choć duża wskazówka jest już z powrotem na liczbie 6. Słychać kroki z korytarza. Słychać, jak w końcu ktoś stoi przy drzwiach, jak klucze opadają na podłogę w korytarzu. Słychać łomot, cisza. Słychać, jak ktoś szura kluczami po drzwiach i bardzo niepewnie szuka zamku. Słychać jak klucz w końcu ląduje w zamku i powoli przekręca klucz. Najpierw zamykając zamek podwójnie, potem zamek przekręca się podwójnie, cisza. Dopiero teraz otwierają się drzwi, a w progu na kolanach Alek, totalnie pijany na granicy przytomności, patrzy w stronę Tomka, który patrzy na zegarek. Nienawidzę zegarków. Wskazówkowych nienawidzę. Moją wymówką było zawsze to, że mam dyslekcję, lub nie znam się na tego typu zegarkach. Elektroniczne to jedyne, które akceptuję. Sala terapeutyczna wieczór. Tomek lat 30 uśmiecha się, siedząc na krześle razem z innymi uczestnikami siedzącymi dookoła. Jedna z osób płacze jakby za niego, trzymając całe pudełko chusteczek higienicznych. Tomek zerka na swój zegarek, który ma wskazówki. Ten dostałem od mamy. Noszę go, ale nigdy na niego nie patrzę. Nawet nawet nie wiem, czy ustawiona jest na nim dobra godzina. Patrzy na duży zegar na ścianie i na swój. Rzeczywiście, na zegarku jest zupełnie inna godzina. Podwórko, dzień. Wiosenne słońce oświetla drzewa, na których widać pierwsze liście. Na boisku duże kałuże po deszczu praktycznie pokrywają całą jego przestrzeń. Klatka schodowa dzień. Tomek lat 10 dzwoni dzwonkiem do drzwi. Drzwi otwierają się. W progu stoi chłopak Damian lat 9, energiczny z iskierką w oku. Masz? A ty? Tomek pokazuje kciuka, którego trzyma w smoczku. Jest cały wypełniony wodą i zakorkowany tak, że wygląda to jak wielka wodna kula. Damian ma takiego samego smoczka i dwie końskie strzykawki napełnione wodą. Tomek pokazuje, że ma pustego Ludwika, całego wypełnionego wodą. Zbiegają ze schodów. Zaczynają od siódmego piętra. Damian był moim najlepszym przyjacielem. Rozumieliśmy się doskonale. Wychowany przez matkę, wiedział dokładnie o moim problemie i trzymał kębę na kłódkę. Zatrzymują się na czwartym piętrze, dzwonią dzwonkiem do drzwi, uciekają. Na czwartym zawsze wkurwialiśmy pewnego gościa. Był komunistą, robotnikiem, który swojego czasu dostał order za dobrą pracę i nigdy się z nim nie rozstawał. Zbiegają dalej, otwierają się drzwi, w których w samych majtkach wychodzi sąsiad lat 60 w podkoszulce z przyczepionym orderem. Jak was dorwę, kutasy! Chłopaki śmieją się. Przed blokiem, dzień, Tomek i Damian wybiegają na podwórko. Tydzień przed Wielkanocą był czasem, kiedy każdy psikał każdego. Codziennie laliśmy dziewczyny, dziewczyny lały nas, a kulminacją był lany poniedziałek. Tomek ogląda się za dziewczynami, które skaczą niewinnie w gumę. Tomek i Damian biegną w ich stronę, wyjmują smoczki z wodą i zaczynają lać dziewczyny. Kamera zwalnia, by pokazać, jak dziewczyny z przerażeniem uciekają przed wodą. Tak naprawdę zabawa nie polegała na tym, by je oblewać, tylko by one oblewały nas. I to nie wodą. Jedna z dziewczyn, Tamara, lat 9, drobna, lecz wysoka dziewczynka, biegnie za Tomkiem, dopada go jak leopard owieczkę, przewraca na ziemię i zaczyna tarmosić. Tomek uśmiecha się, wyjmuje ukrytego Ludwika i psika jej prosto w twarz. Tamara odbiega z całą oblanną, ortalionową kurtką. Tomek i Damian kucają przed dużą kałużą i wyjmują końskie strzykawki, napełniając je brudną wodą z kałuży. Ona chyba poszła do mamy na skargę? Nie, nie zrobi tego. Tamara mi powiedziała, że jak jej mama jeszcze raz zobaczy, że jest oblana, to nie będzie mogła już wychodzić na podwórko. No to czemu nic mi nie mówiłeś? No nie pytałeś się, Boże. Tomek i Damian chodzą na grupę chłopaków na czele, której stoi Dominik lat 10. Brudny chłopiec o naturalnej nienawiści w sobie. Obok niego wyrośnięty już Moskit, lat 9, jeszcze bardziej groźny niż kiedyś i jeszcze grubszy. Wysoki Maciek 9 i jedna dziewczynka przypominająca chłopca Zielińska, 11 lat. Fajnie tak lat dziewczyny? No? A może tam Mara to moja dziewczyna? Chciałbyś. Uważaj! Moskit, Maciek i Zielińska wyjmują końskie strzykawki napełnione czystą wodą. Głupia wam teraz, co? Tomek i Damian wyciągają swoje dwie strzykawki napełnione kałużą. Tylko spróbuj mnie tym oblać. Domin przecież i tak twoja mama nic nie zauważy. Nie mów tak! Zielińska, jesteś pewna? Że nie wolisz skakać w gumę z dziewczynami? Spadaj. Pokaż lepiej cycki. Spadaj, jeżeli w ogóle je ma. Spadaj. W tym momencie wszystkie chłopaki się śmieją. Spadajcie. Na chodniku idzie Tamara z mamą lat 35, energiczną panią w szpilkach. Idą razem z psem grubym, czarnym kokerspanielem. Zatrzymują się koło dziewczynek, które wskazują palcem w stronę Tomka. – Chyba masz problem. – Tomek odwraca się. – Chodź tu, gnoju, do ciebie mówię! – Nie idź. – Ej, słyszeliście, co powiedziała? Tomek celuje strzykawką w stronę mamy Tamary, zaraz potem celują wszystkie chłopaki i Zielińska. – Ognia! Zaczynają strzelać ze strzykawek małymi seriami, które idą wysoko do góry. Trafiają mamę Tamary w białą podkoszulkę, która od kałużowej wody szybko zmienia swoją barwę. Mama Tamary spuszcza psa. – Bierz i chrumcajs! – Wypier papier! Wszyscy się rozbiegają. Tomek i Damian biegną razem, śmiejąc się przy tym. Rumcajs biegnie za nimi, zwalnia nie dając rady. Szybko wskakują na wieżbę płaczącą, drzewo na które łatwo wejść. Wchodzą po konarach na swoje ulubione miejsca. Pies dobiega i zaczyna szczekać. Waruj, Rumcajs! Co za głupi, gruby pies! Damian wyciąga strzykawkę i ładuje całą serią w psa. Rumcajs skomli i odbiega od drzewa. Chłopaki śmieją się. Co za akcja! Ale dostała seryjki, ale noszą to jest ciekawy. Damian obserwuje całą sytuację z drzewa. Widać jak mama Tamary z Tamarą idzie w kierunku bloku. Ej, ona chyba idzie na skargę. O nie. Podwórko zaraz potem. Tomek i Damian biegną w stronę bloku. Dziewczynki przestają skakać w gumę. Biegną za nimi. To już koniec, Tomek. O wszystkim się dowie twój tata. Walsie. Tak samo ty, Damian. Twoja mama też się o wszystkim dowie. Damian wyciąga strzykawkę i pryska dziewczynki wodą z kałuży. Mama Tamary już wchodzi do bramy bloku. Parter przy windzie, zaraz potem. Mama Tamary, Tamara i Rumcais wchodzą do windy. Winda odjeżdża. Kiedy ojciec nie pił, miałem totalną kontrolę nad każdą kryzysową sytuacją. To niesamowite, jak łatwo się wtedy żyło, kiedy wiedziałem, że jest trzeźwy. Wystarczyło trochę wyobraźni i każdy problem dawało się jakoś rozwiązać. Damian wyjmuje z kieszeni duży śrubokręt. Otwiera okienko z napisem nie otwierać. Przekręca dźwignię. W windzie w tej chwili mama Tamary, Tamara i Rumcajs jadą windą zmotywowane do interwencji. Nagle winda zatrzymuje się pomiędzy piętrami i gaśnie światło. Rumcajs zaczyna szczekać. Generalny popłoch i panika. Parter przy windzie w tej chwili. Słychać krzyki i rozpacz mamy Tamary i Tamary. Pies szczeka. Ludzie, pomóżcie, ratunku! Ile mam je trzymać? No ile się da? Powodzenia. Klatka schodowa. Tomek biegnie po schodach. Matka Tamary miała wszystkie argumenty, by skarżyć się ojcu, a on sam miał absolutną władzę i argumenty mamy Tamary, by mnie za to ukarać. Jednak mama Tamary miała jeden problem. Była Jehowa, a ojciec nienawidził jechowy. Tomek podbiega do drzwi i dzwoni dzwonkiem. Drzwi otwierają się, w progu stoi Alek. Co jest z żuku? ale trzeźwy w samych majtkach. Wygląda reprezentacyjnie i stabilnie. A to idą tu. Kto? Co się stało? Taka pani zaczepiła mnie na podwórku z córką i chce byśmy nawrócili się jeszcze przed Wielkanocą. Co? To idzie tutaj, by nawrócić nas, byśmy byli jechowi. Jedzie tu? Tak! Duży pokój mieszkanie w tej chwili. Tomek podchodzi do balkonu. Daje z góry cynk Damianowi, który czeka na ławce. Szybko wbiega do bramy. Zdenerwowany Alek zakłada spodnie. Helena wychodzi z kuchni. A co się tu dzieje? Idą Jechowi. Co? Słychać dzwonek do drzwi. Alek otwiera i widzi przemoczoną, podrapaną, zdenerwowaną mamę Tamary. W tym momencie chce otworzyć buzię, ale film zatrzymuje się. Stop-klatka. Zawsze wiedziałem, że sprawiedliwość to bardzo względne sformułowanie. Stop-klatka ożywa. Proszę stąd wyjść, natychmiast! Nie potrzebujemy tu Jechowych! Jesteśmy normalną katolicką rodziną. Ale pana syn to morderca. Dzisiaj strzykawka, a jutro nóż. Przecz! To wy jesteście mordercy. Jak wam nie wstyd robić te świństwa swoim dzieciom? Przeć mi stąd bezbożnicy. Alek zamyka, zamyka drzwi przed nosem mamie Tamary. Siada na fotelu i włącza telewizor. C czeka, bo telewizor musi ładować się 3 minuty, zanim cokolwiek będzie na ekranie. Jakie strzykawki? No ona bierze tato. Aha. Tomek obserwuje z balkonu, jak mama Tamary i Tamara idą do domu. Damian siedzi na ławce. Tomek pokazuje mu, że wszystko w porządku. Zagląda w prawo widzi na sąsiednim balkonie mamę Damiana. Widziałeś Damiana? Tak, siedzi tam na ławce. Damian! Do domu! Damian wbiega do bramy. Tomek obserwuje mamę Damiana. Damian już nie miał tak łatwo. Mama miała do niego twardą rękę. Czasami zastanawiam się, kto miał gorzej ja czy on. Słychać dzwonek do drzwi, mama Damiana wychodzi z balkonu. Tomek jest teraz sam, nasłuchuje tylko. Coś ty znowu zrobił! Nic. Tak, nic, była tu mama Tamary. Skąd ty masz te strzykawki, co? Nie mam już siły do ciebie. Mamo, nie, no proszę. Ja już ci pokażę. Ła, mamo! Cisza. Tomek nasłuchuje. Na balkon przychodzi Damian. Cały zapłakany patrzy z rozgoryczeniem w stronę Tomka. Może każdy ma swoją traumę? Nie wiem. Może każdy miał tak naprawdę przejebane. Sala terapeutyczna, dzień. Terapeutka uśmiecha się. Ka każdy ma swoją traumę, to prawda. Ale nie jesteśmy tutaj, by mówić o innych. Porównywać, kto miał lepiej, a kto gorzej. Chodzi o to, żebyście nauczyli się żyć. Tu i teraz. Nie tam wtedy. Ludzie patrzą na terapeutkę, podchodzi do tablicy. Pamiętacie jak zawsze uczyliście się do klasówki na ostatnią chwilę? Nie miesiąc czy tydzień wcześniej, dzień. Pamiętacie ten moment? Ludzie patrzą się po sobie, Tomek uśmiecha się, jakby znowu coś odkrył w sobie. Terapeutka rysuje sprężynę wijącą się do góry. Wyście po prostu podkręcali sobie ciśnienie, zawieszaliście się, by rano było co? Ludzie myślą. Jakby bardziej smutni, bez nadziei. Iwona zerka na terapeutkę. Ulga? Dokładnie. Terapeutka rysuje punkt i linię w dół. Czy nie było to wspaniałe uczucie, że cokolwiek się już stanie, jest czymś tak naprawdę dokonanym? Czy zdacie, czy nie zdacie, tak? Czy chodziło o te emocje przed egzaminem? Rezultat już nie jest taki ważny. Terapeutka podchodzi do Tomka. Kiedy mama tej dziewczynki jechała na górę, Miałeś najsilniejsze emocje, tak? Silniejsze niż teraz. I wtedy, wtedy byłeś sobą, bo wyczuwałeś niebezpieczeństwo, bo wy potrzebujecie emocji. Potrzebujecie bezpieczeństwa. Jak w filmach Hitchcocka. No, w pewnym sensie tak. Potrzebujecie takiego suspensu. Czy jesteście sami, czy z partnerem, partnerką, czy pracujecie, tak? Prze yy, przecież lubicie stresujące zawody. Jesteście do nich stworzeni. Kiedy jest spokój, nie wiecie, co z tym zrobić. I tego chcę was nauczyć. Iwona zaczyna płakać. Spokoju. Podajcie wam co chusteczkę. Salon przed komputerem, noc. Tomek, lat 30, siedzi przed komputerem, ogląda pornograficzną stronę internetową. Wyłącza ją, idzie na kanapę, kładzie się, patrzy w sufit. Spokój. Słychać dźwięk SMS-a. Nie idzie, leży, nie wytrzymuje, podchodzi do telefonu i odbiera wiadomość. Na ekranie widać wiadomość. Dostałam miesiączkę, mam przychodzić. Tomek patrzy na SMS-a i odpisuje nie. Czeka i dostaje kolejną wiadomość. Wiedziałam, że tylko do tego ci jestem potrzebna. Pa. Dzwoni telefon, na wyświetlaczu napisane jest Uwaga tato. Nie odbiera. Wyłącza telefon, kładzie się na kanapie i zamyka oczy. Podwórko, 20 lat wcześniej, dzień. Promienie słońca przechodzą przez liście wierzby płaczącej, odbijając się od ziemi, na której leży nieprzytomny pijak. Ulica, dzień w tej chwili na starej jezdni robotnicy wykonują roboty drogowe. Dominik i Moskit biorą jeden z kwadratowych bruków kostki starej po niemieckiej jezdni. Jest ciężko, ale w dwójkę dadzą e, e, sobie jakoś radę. Podwórko chodnik potem. Dominik i Moskit targają duży kamień. Dziewczynki skaczące w kabel widzą, jak chłopaki męczą się z kamieniem. Podchodzi do nich Marta z charakterystycznymi kokardami. A po co wam ten kamień? Domin będzie nie miażdżył pijaka. Ale jak? Dziewczynki przestają skakać, podbiegają do chłopaków. Normalnie. Ale nie można tego robić. To będzie wypadek, siła grawitacji to zrobi. Spuścimy mu to na głowę z drzewa. Na głowę? A po co nam takie pijaki na podwórku? Co? Tylko śmierdzi od nich. Niech ma nauczkę. Jak się obudzi w bólu, będzie wiedział, by już nie pić. Tak zwany kard. Podwórko inna część w tej chwili. Marta biegnie w stronę huśtawki, na której huśta się Damian. Robi to do oporu. Metalowe pręty huśtawki doskonale odbijają się, by spaść z powrotem i z wielką siłą, by odbić się z drugiej strony. Wygląda ekstremalnie niebezpiecznie. Tomek stoi na rurce od huśtawki i pcha z wielką siłą, by miała odpowiedni pęd. Tomek, słuchaj, dominik chce zmiażdżyć pijaka. Co? No, mają taki kamień z moskitem i chcą go zrzucić na pijaka, który leży pod wierzbą. Naszą wieżbą? Tak. Damian, słyszałeś? Nasza wieżba. Pod wierzbą potem. Dominik i moskit są już na drzewie z wielgachnym kamieniem, jednak do celu i konaru, pod którym leży pijak, brakuje im jeszcze parę metrów. Pod drzewo podchodzi Damian i Tomek. Zejdźcie, to nasze drzewo. Drzewo jest dla każdego. Wiesz, że jest nasze. Przegrałeś go z nami w grzyba. No i co z tego? To już nieaktualne. Zrobimy swoje i schodzimy. Zresztą nie widzę, byście się bawili na drzewie. Wolicie wychodzić na bibliotekę, którą uczciwie przegraliście z nami w piłkę. Nie zrzucaj tego. Co? Boisz się, że może to być twój stary? Tomek patrzy na mężczyznę leżącego pod drzewem. Jest odwrócony. Nie widać jego twarzy. Mój tato jest w pracy. W dupie jest. W dupie to powiedziała twoja stara, jak twój stary się z nią, w nią spuszczał. Może się spuścił. Przynajmniej nie łoi wody jak twój. Wszyscy dobrze wiemy, gdzie jest twój tata. Jest w pracy, ma próbę. Próbuje dość. Uh, Próbuje dość mocno, to na pewno. Dzieci się śmieją, dziewczynki i inne dzieci, które stoją pod drzewem, oglądając całe widowisko. Przynajmniej mam starego, ty swojego w ogóle nie widziałeś. A skąd wiesz, że twój nie pije? Coś jeszcze masz? Continue. A Skąd wiesz, że twój nie pije? I że nie, że nie leży pod tym drzewem. Zaraz ci jebnę. Twoją starą chyba. Wiesz co? A ja myślę, że to naprawdę jest Twój stary. Przepraszam, Twój tato. Zrobię Ci przysługę, będziesz mi jeszcze za to dziękował. Tomek wdrapuje się na wierzbę. Dawal mu Tomek! Załatw go! Szybciej, Moskit, rzucamy. Na niego? Na pijaka! Dominik i Moskit posuwają się w stronę konaru, pod którym leży pijak. Kamień bardzo powoli przesuwa się pod wymierzony cel. Jeśli to by spadło na pijaka z tej wysokości, nie byłoby co zbierać. Dzieci patrzą z podnieceniem na całą sytuację. Tomek wdrapuje się jeszcze wyżej i jest o dwa konary niżej od nich. Wypad z baru! Jak wejdziesz wyżej, zrzucimy to na ciebie. Tomek wchodzi wyżej. Dzieli go tylko jeden konar. Zrzucamy. Naprawdę? Szybko. Dominik i Moskit przekręcają kamień. Zrzucają leci z wielką siłą przełamując gałęzie Tomek szybko przechodzi na drugi konar Kamień przelatuje i z wielką siłą wbija się rogiem do połowy w miękką ziemię Pijak przebudza się Co się tak gapicie Dzieci patrzą na pijaka Dominik i Moskit schodzą z drzewa Tomek już dawno jest na dole patrzy na pijaka Idźcie stąd, kurwa Dzieci patrzą na pijaka w ciszy za wyjątkiem dziewczynki w charakterystycznych kokardach Marta płacze. Marta? Tak, tato. O, powiedz im, żeby poszli. Marta płacze. Potok łez w wielkim żalu. Chłopaki, idziemy grać w grzyba. Dobry pomysł. Kto ma ślubokręt? Moskit wyjmuje duży pilnik. Ja mam. Dzieci rozchodzą się, zostawiając sam na sam Martę z ojcem. Podchodzi do niego i pomaga mu wstać. Tomek zostaje. Patrzy na to, jak mała dziewczynka pomaga swemu ojcu wstać. Od tego czasu już nigdy się nie kłóciliśmy z dominem i z moskitem. Każdy z nas tak naprawdę rozumiał, z czym mieliśmy na co dzień do czynienia. Mężczyzna wywraca się, Marta pomaga mu wstać. Obraca się do Tomka i uśmiecha. Tomek odwraca się i biegnie do pozostałych dzieciaków. Na ławce siedzą nastolatki, popijając piwko, popalając papierosy z dziewczynami. Sala terapeutyczna. Tomek lat 30, siedzi na krześle czy Marta chciała, żebyśmy go to wtedy tak zabili? Tak na jej oczach? Nie, nie wiem. Nie, nie wiem, dlaczego nie protestowała. Tomek patrzy na twarze siedzących wokół niego. Pewien mężczyzna, Rafał, lat 34, z nerwową nogą, która cały czas mu chodzi, zaczyna się śmiać. Śmieszny jesteś. Przepraszam, że przerywam ci tą opowieść. Jakże, kurwa, piękną i wzruszającą. Ale cały czas tak podpierdalasz. Przepraszam za mój język. Zawsze mówisz tu o innych ludziach, o klockach Lego, pierdockach, podwórku. Karmiesz nas jakimiś bajkami, a tak naprawdę nic nam nie powiedziałeś o swoim starym. Nic. Mówię cały czas. Gówno mówisz. Inna kobieta przytakuje. Natalia, lat 32. No, Rafał ma rację. Nic takiego nam jeszcze nie powiedziałeś. Przecież mówię. No, może boisz się mówić. Nie, 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 nie. zaraz, zaraz. Nie boję się niczego. No nie, znowu. Rozśmieszasz ja, nas, jak rozśmieszasz swoją klasę. Ty się nie boisz? Szkoda, że nie widzisz swojej twarzy teraz. Przerażony mały chłopiec. Tomek nic już nie mówi, patrzy w stronę drzwi. Chciałbyś wyjść? Rafał, już wystarczy. Tomek, chcesz coś jeszcze nam powiedzieć? Nie. Salon przed projektorem. Tomek ogląda telewizję, jest zdezorientowany, obojętny. Patrzy do kamery, jakby mówił sam do siebie, a jednak do nas. Więc wygląda to tak. Siedzę sam w domu, nic nie robię. Oglądam telewizję lub gram w gry wideo. Chodzę na imprezy, ale się nie najebie, tak jak wy lub moi koledzy, bo się boję. Boję się, że zrobię im coś złego. Boję się, że urwie mi się film. Boję się kaca, bólu głowy, boję się przemocy, boję się, że coś zgubię, że, że, że zgubię prawo jazdy i karty kredytowe, że, że udławię się własnymi żygami. że że mogę komuś coś złego powiedzieć, lub, lub prawdę, co tak naprawdę o nich myślę. Że, że przygrucham sobie jakąś pierwszą napotkaną dziewczynę i zrobię jej dziecko, które będzie mi przypominało całe życie o tej najebce. I... Taki największy z tych wszystkich wielkich straszaków, to jeden z takich wielkich, pierdolonych strachów, to fakt, że. Że boję się, że, że będę dla tego dziecka takim samym ojcem, nie ojcem, lordem jebanym Waderem. Wejderem. Lordem jebanym. Wejderem. Po ciemnej stronie mocy, w dwóch odsłonach, jak mój stary dla mnie. Dlatego A. Nie wychodzę. B. Nie piję. C. Panicznie boję się ciąży. Jestem najbardziej spiętym facetem, jakiego znasz. Dlatego uważaj na mnie, bo jeszcze mnie spotkasz i, i ci się spodobam bo jestem taki niewiarygodnie kurwo otwarty. Kończy, patrzy na górę klocków Lego, podchodzi do nich, zaczyna układać, łączyć ze sobą, zaczyna budować dom, wkręca się w to.